Później, po zwiedzeniu Kazimierza, popłyniemy sobie po Wiśle przez godzinę czasu i udamy się później do pani Małgorzaty. To jest takie siedlisko, tam znajduje się takie ekomuzeum. Pani Małgorzata prowadzi tam takie warsztaty tkackie, ma takie te urządzenia tkackie, robi z kwiatów polnych różne takie wianki, no także taki mały pokaz nam zrobi. Być może, że jeszcze jak artyści się wyrobią z tego jarmarku, to jeszcze nas zaszczycą swoją obecnością, tak że będą twórcy mogli z nimi sobie wymienić parę doświadczeń w malarstwie czy tam rzeźbiarstwie. Zobaczymy, kto będzie z twórców obecnych. I następnie zapalimy sobie grilla, pieczemy kiełbaski, krupnioki, kaszanki. No i jeszcze tak na koniec jeszcze z tych pieniążków wykroimy jakiś bigosik. Tak. Sama natura. Piękna. Się miastem zabytkowym. Na każdym kroku możemy zobaczyć tu ślady przeszłości. Miasto swój najlepszy okres czasu, swój prosperity, swój okres dobrobytu przechodziło. W środku takie żelbetonowe zapory jeszcze. Jest to wałki, rzeczywiście chroni Kazimierz. Odzwonię wieczorem. To jest bezpieczne, chociaż nic nie ma. Bliżej tutaj. Korzeniu, po początku drugie pobyt 14. Cicho, niech każdy czytasz sobie. Przez króla Kazimierza Wielkiego był to jeden z 50 zamków, które postawił na w celu obrony wschodnich granic naszego państwa. A zamek był bardzo prymitywny. Znaczy, to był komórkę lokalą w skórze. Tutaj nie więcej tyle trójką, tak jak i wysokowany ten murek. I to był cały zamek. Jedyna najstarsza część tego zamku znajdowała na samym rogu. Tam jest taka wieża, gdzie mieściła się załoga tego zamku. Dopiero w późniejszych czasach zamek przez gruntowne prace przebudowy dobudowano tak zwany wielki dom, czyli czy tą część, którą tutaj widzimy, to mieszkalno od strony miasta. Później tą mieszkalną i na koniec bardzo wielką okazałą wieżę, która znajdowała się tutaj mniej więcej przypadająca jakiś 5-metrowy blok. I to wszystko było jeszcze ozdobione jako piękno takim murem aktyką. Niestety zamek został zniszczony przez Szwedów w czasie początku szwedzkiego, zostawili go zrujnowanym, ale jeszcze została ta wieża, która to urzędy się mieścimy, cały czas. Państwowe byśmy dzisiaj powiedziano. Później trochę po wojnie, później w latach 80. XX wieku, no i takie największe prace konserwatorskie przez w ostatnich latach. Przez 5 lat zamek był remontowany, jak widać, wszystko ładnie odnowione, odczyszczone. Ponad 10 milionów na to poszło. Zresztą główny tutaj zarzut, tak poruszyliśmy tematy. Dajcie te drugą, dajcie to drugą. Nie, no dokładnie, bo już by było takie sztuczne. No poprosimy. Skrytykowałyśmy, ale sorry. Już. Sorry, dobrze.
Właśnie o to szło? Nagrywasz? Warto tam iść? Warto. Warto. Nie mógł 5 minut wcześniej przylecieć? Tylko bardziej współczesny, połączony z grillem i połączony z piecem chlebowym. Czyli jeżeli Gosia prezesuje od początku jego istnienia, wchodziliśmy już w dziesięciolecie w tym roku, to też jakiś motyw do tego, żeby w tym Kazimierzu, w którym zwiedza się wszystko, co jest renesansowe, stare, tak, i nawiązuje do innej kultury architektonicznej, żeby było również związane z ludźmi. Ja nazywam się Urszula Wojtalik-Sarnecka, jestem członkiem klubu tego klubu Publik. Jest właścicielka siedliska, pani Małgosia Urban, stąd siedlisko Małgorzaty. Jeżeli chodzi o członków klubu, dzisiaj też przyszliśmy tutaj w takiej małej może grupie, bo dzisiaj takie spotkanie tam pod muzeum jest i większość uczestniczyła. Jest pani Mirka Kluziak i jest pan Michał Brudniak. Ja dzisiaj pozwolę sobie z Państwem rozmawiać i opowiadać, bo akurat stan zdrowia pani Małgosi jest dzisiaj taki w tym momencie średni, więc żeby jej nie forsować,
jest jako gospodyni, a ja postaram się z potrzeby serca i z potrzeby tego, żeby zachowało się w jakimś miejscu to wszystko, co jest związane z naszą okolicą, bo przecież wiadomo, że tu też była tradycja rzemiosła, tradycja ludowa i żeby to gdzieś nie zanikło zupełnie. Podstawą jakiegoś tworzenia było to, że Małgosia rodzinnie była zaangażowana w, już w taką twórczość związaną z palmiarstwem. I to chyba Małgosi rodzina jako jedna z nielicznych na tym terenie zajmowała się faktycznie wytwarzaniem palm tradycyjnych. Później doszły jeszcze palmy współczesne i właściwie od dzieciństwa sianie tych wszystkich kwiatków, bo to nie jest tak, że wszystko rośnie na łące jej. Jest miłośnikiem pszczół, ma kilka uli, kilkanaście uli, bo że jest to taka zagródka dla kurnik, dla różnego ptactwa domowego. I też, wiecie Państwo, wydawałoby się, że takie nic, bo my to znamy, ale ja wiem, że nawet moje wnuczęta to tak wcale nie wiedzą, że to jajko to jest od kury, a wcale nie wiedzą, że są takie kury, albo nie wiedzą, że są inne kury, tak, że one różnie wyglądają. Czyli cały dzień można u Małgosi spędzić, zrobić sobie kwiatek,